Film i biblioteka to doskonałe połączenie. Pokazy filmowe w tej przestrzeni pozwolą Wam lepiej zrozumieć film, jego uniwersalny przekaz i bohaterów i bohaterki, którzy od lat rozpalają naszą wyobraźnię. A co może film dać bibliotece? Atrakcyjne pokazy filmowe to świetny pomysł na przyciągnięcie uwagi i wzmocnienie tego, co tak fantastycznie w bibliotekach się udaje, czyli spotkań lokalnej społeczności. Sąsiedzki klub filmowy pozwoli Wam lepiej zintegrować ze sobą mieszkańców i mieszkanki lokalnej okolicy. Zaproście ich do współtworzenia repertuaru. Niech głosują na filmy z zamkniętej listy lub, jeżeli macie taką prawną albo logistyczną możliwość, niech sami proponują tytuły, które chętnie obejrzeliby ze swoimi sąsiadami i sąsiadkami. Innym pomysłem jest nawiązanie do kinoterapii, czyli włączenia filmu do obszaru rozwoju osobistego i psychoedukacji. W trakcie spotkań filmowych o rysie kinoterapeutycznym możecie razem z psychologiem, z psycholożką rozmawiać o problemach, które są poruszane w filmach, w taki sposób, gdzie główna uwaga będzie poświęcona temu, jakie emocje i jakie skojarzenia Wam ten film przyniósł. I na koniec adaptacje filmowe. Zaproście użytkowników i użytkowniczki swojej biblioteki do tego, żeby zobaczyli, jak ich ukochane książki przedstawili filmowcy. Takie spotkania zawsze wzbudzają duże emocje i są ciekawym doświadczeniem. Biblioteka to wspaniałe miejsce na rozpoczęcie swojej przygody z twórczością. Dzisiaj w bibliotece nie tylko wypożyczamy książki, gry, płyty z muzyką czy inne materiały multimedialne, ale także biblioteka może inspirować nas do własnej twórczości. To zresztą nic nowego. Twórczość fanowska ma się całkiem nieźle. Weźmy sobie przypadek Gwiezdnych Wojen. Na początku pewien fan dopisywał ciąg dalszy historii filmu, który zobaczył na ekranie. Następnie ktoś wydał jego opowiadanie, a na końcu został scenarzystą kolejnej odsłony filmu, który mogliśmy zobaczyć w kinach. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, abyście i Wy zostali profesjonalnymi twórcami. Zresztą narzędzi ku temu mamy bardzo wiele. Weźmy sobie chociażby koncepcję monomitu Josepha Campbella, dołóżmy do tego koncepcję archetypów Junga lub skorzystajmy z prostych narzędzi, takich jak chociażby karty opowieści lub karty archetypów Gabrieli Borowczych. W końcu, kiedy nasza historia, będąca ciągiem dalszym, rozwinięciem filmowego opowiadania jest już gotowa, nie pozostaje nam nic innego, jak nagrać ją. Wystarczy wówczas sięgnąć po podręcznik sztuki operatorskiej, wyjąć z kieszeni komórkę, dzisiaj każdy smartfon wyposażony jest przecież w kamerę, i spróbować swoich sił jako twórca filmowy. Biblioteka to najlepsza przestrzeń. Dookoła mnie świetne historie, niezwykli bohaterowie i to tu, a nie w kinie, mogę rozpocząć filmową grę. W zasadzie wszystko może stać się jej elementem, wystarczy określić cel i intrygujący scenariusz. A takich nam nie brakuje, zwłaszcza w filmach. Pamiętacie scenę z Rejsu, w której Maklakiewicz wygłasza opinię o polskim kinie? Wykorzystajmy ją. Materiał filmowy to jest nasz punkt wyjścia. Możemy dołożyć do niego biblioteczne zasoby, na przykład książki z cytatami sławnych ludzi, i stworzyć filmowym postaciom komiksową chmurkę, w której zamiast filmowego dialogu pojawią się te cytaty. Do tego będzie potrzebny nam gracz, telefon i aplikacja Komika. Zajrzyjmy do Fototeki, czyli serwisu Filmoteki Narodowej, bo mamy tu świetną wyszukiwarkę tytułów, haseł przedmiotowych i motywów. Jest to doskonałe źródło filmowych fotosów, z których możemy zrobić memy w prostym generatorze. Wykorzystajmy biblioteczną przestrzeń pomiędzy regałami. Podsuwajmy graczom QR-kody, rebusy, wskazówki graficzne czy nawet dźwiękowe. Jeśli lubimy komiksowych superbohaterów, a ci filmowi nie mają ich mocy, stwórzmy im karty mocy. Generator kart znajdziecie na portalu gier planszowych Magia i Miecz. Skorzystajmy też z zasobów internetowej galerii plakatów filmowych Gapla. Tam możemy znaleźć plakat, który ma bardzo dużo skojarzeń i dopasować do niego tytuły książek znajdujących się w różnych działach. Jeśli lubimy wyobrażać sobie, co by było gdyby, wykorzystajmy metodę storytellingu,
Możemy zrobić to za pomocą kostek do gry, których rzut będzie początkiem nowej historii albo alternatywnego zakończenia sceny. A kończąc nasz rejs, możemy zastanowić się, co by było, gdybyśmy przenieśli czwórkę naszych filmowych bohaterów do gombrowiczowskiego pokoju nauczycielskiego z Ferdydurkę albo na peron 9 i 3 czwarte lub popłynąć z nimi w 80 dni dookoła świata. W końcu nasza fantazja jest nieograniczona. Prawa autorskie tworzy na rzecz twórcy uprawnienie do decydowania o sposobie wykorzystywania jego utworów. Oznacza to, że w działalności edukacyjnej bibliotek w wielu sytuacjach będziemy musieli albo uzyskać zgodę podmiotu będącego uprawnionym z tytułu praw autorskich, nie zawsze będzie to twórca, i taką zgodę możemy uzyskać w postaci licencji. Obok tego jednak w pewnym ograniczonym zakresie biblioteki mogą również korzystać z tak zwanego dozwolonego użytku. W szczególności chodzi tutaj o biblioteki szkolne, których działalność mieści się w ramach tak zwanego dozwolonego użytku edukacyjnego. Obok tego możliwe jest w działalności bibliotek korzystanie z tak zwanych utworów, które są udostępnione na tak zwanych wolnych licencjach, których przykładem są licencje Creative Commons. Ostatnim sposobem korzystania z utworów to sięganie do utworów, które znajdują się w domenie publicznej, czyli takich, co do których prawa autorskie majątkowe wygasły, a w związku z tym mogą być swobodnie wykorzystywane w działalności bibliotek.